Cześć. Cześć. Siema. Myślałem, mówisz, mama śpi. Cicho, tata śpi. Cicho, bo mama śpi. Cicho, mama śpi. Zamknij mordę, mama śpi! Pobudzisz mi rodzinę! Sierwan. No. Jadłem chipsy. Daj mi pozwolić jeść na odcinku. Powiedział... Serio? No, ja, masz takie mówię. Wygody? Ja dalej no, nie mogę. A ja mogę, lejsy, ziana cebulka. Wow, wow, zazdro byku. Prawie. Jest nasz trójka, ale to nie znaczy, że coś nas pokona, bo trzeba zrobić odcinek świąteczny. Jem chipsy! To u mnie, to u mnie. Albo opowieść wigilijną na wiocze zrobić. Nie no, opowieść wigilijna to jest za dobre. Zrobić opowieść wigilijną, w której duchy chodzą po kolędzie. Ale po... Żeby nie wybierać. To nie możemy po prostu kolędę zrobić kiedy indziej po prostu, albo opowieści wigilijne kiedy indziej? Kiedy ty chcesz kolędę zrobić? Kurwa. Za rok! Za rok, jak marcu? Będziemy żyć... A! Okej. Twoja bliża, Hipsy. Jakie żresz, jakie żresz? Przecież ci mówił już. Ale Dawid, nie kłóć się, ponieważ Sirwen mógł nie usłyszeć. A, rozumiem. Sirwen, mój kochany, jem sobie lejsy, zielona cebulka, zajebisty smak! Jakie promasz? Tak. Gdzie Arnoldo, stary dziad, może pracować? W przedszkolu. Pracujesz przy szkole i się wyżywasz na dzieciach? Nie, oczywiście. Nie! Ja pierdolę. Poszło, akcent poszedł. Przyklepane! Netflix pisał, powiedzieli, że zaakceptowali, tak. Ło, ja mam taką chawirę. Tutaj masz kominku, no to będziesz siedział. Kominku będę siedział? Nie, przy kominku. Nie, 45 pojebie. Jak nie, ja dobrze te czasy pamiętam. Nie patrz, no oglądam, odejdź. Na trzech monitorach naraz? Tak, no stary, to jest jak VR panorama. Nie patrz! Dobra, panowie, proszę się przebrać za dzieci, tak? Jakkolwiek to kurwa nie brzmi. Proszę się przebrać za dzieci. A mogę się zabrać za dzieci? Nie wiem, Dawid, ja nie czuję tego. Ale ty patrzysz teraz na mnie, a kamera jest tam. Powiedz sobie jeszcze raz. Dawid, ja nie czuję. Tego. Zapraszam na Instagrama Sirwenek. Braczyński na Twitchie. Follow za follow, sub za sub. Friends. With benefits. Każda choroba weneryczna. Dawid, patrz, to jest tak jak ty, to też jest pacan. Ty kurde. O, Ero Elmo, rucha pacynkę. Spiera pacynkę. Andrzej Zdech. Nie no, dobra, ale zacznijmy jakoś inaczej. Dawno temu, w pewnym domu dziecka, w noc wigilijną. W taki sposób, dzieci, Mikołaj dostarczył wszystkie prezenty na całym świecie. I grzecznym, i niegrzecznym dzieciom, bo każde dziecko zasługuje na prezenty. Uja, prawda, dostałem rózgę. A, ja lubię niegrzeczne dziewczynki. Ja mówić, że twój stary pracuje w... Ale go wyjebali, bo chujowa robota! Koniec bajki! Odmawiam różanie z nakórkach analnych, przepraszam. Koniec bajki. Dzieci, żegnamy się, wow. Widzimy się po świętach, także wesołych świąt wam życzę i widzimy się po świętach. Czekajcie, dzieci, czekajcie, nigdzie nie idźcie, on was oszukuje! Święty Mikołaj nie istnieje, co ty gadasz? Co ty wygadujesz, to są małe dzieci, nie mów takich rzeczy. Ale ty masz fajną muszkę. Krawat, debilu. Nie, chodź tu, mały gówniarz! Jestem Mikołaja! To nie jest od Mikołaja, to chińskie rączki robiły! Mikołaj, mój kolega mi to dał, kurde! Mikołaj nie istnieje! Przestań tak mówić, dzieciom, no przed chwilą opowiadałem bajkę, zamknij mordę! Dzieci! Mikołaj nie istnieje! Nie słuchajcie tego oszusta! Arnoldo, czy ty chcesz wydać się z tej roboty? Ale to ja tu pracuję, ja tu jestem szefem! W sumie racja. Dobra, dzieciaki, no dziękuję bardzo, dziękuję, możecie już lecieć do domu. Nie, za to, że tak ich okłamałeś, to ci z pensji policzę! Nie rób mi tego, nie mam za to słyszeć, a wyjebali z telewizji, debilu. Ale wiesz, że mnie to nie interesuje. No i wypierdala dzieci raz! I powiedzieć rodzicom, żeby prezenty wam pokupywali, bo Mikołaj nie istnieje! Ej, wyjebałbym ci kopa, ale chciałbym. Rodzice wam powiedzą, że święty Mikołaj nie istnieje. Ale to jest dom dziecka! Wy kurwy jebanie! Skalują! Skalują! Tak, Arnoldo był chujem. I to o nim jest ta opowieść. Niestety. Raz do spania, bo przyjdę w nocy! I tak przyjdziesz. Szefie, ja możemy tak rozmawiać, bo słuchaj, bo ja potrzebował... Poczekaj! Teraz mów! Potrzebował... Co byś pod... No mów! Podwyżki potrzebował na święta. A po chuj ci podwyżka, na chleb masz? Mam, ale chciałem sprawić prezent świąteczny rodzinie i wiesz, jak jest, no nie ma. W tym roku nie ma podwyżki! Nie ma! Słyszysz? Nie ma! Ja muszę sobie za coś Lamborghini kupić, tak? Nie dostaniesz! Ej, to koniec rozmowy? Nie mam nic do powiedzenia. Czekaj, w tym bo brat aspekcie mi napisał, żebym mordy nie dar, poczekaj. Że wie, ja pracuję tutaj dzień i noc. Tak, ja wiem, misiu. Dzieci mi wchodzą do łóżka same i ja nie wiem, za co żyją. Ale co za problem, mi też wchodzą.
Znaczy, to ja im wchodzę, ale wiesz, to jeden chuj. To prawda. Cicho tam, zaraz, z klocka ci wypierdę. Stop! Karta Uno! O nie! Karta reversa, pomocy! Nie! Nie! Kto kupi prezenty dzieciom, wiesz, szef? Jakim dzieciom? Nie wiem, co tu siedzą, dom dziecka, te sprawy? To my mamy im prezenty kupować? Co byście chcieli w tym roku na święta? Rózga mi się znudziła, chcę coś nowego. To dostaniesz chuja, jak nie rózgę. Ja już nie mówię życzeń, bo ja rok temu chciałem rower z przerzutkami i dostałem raka z przerzutami. No sorry, że nie potrafię, że mam problem ze słuchem, tak? A chcesz HIV? Te pierdolone dzieciaki, wy mnie wszystkie... Podwyżka, kurwa, se wymyślił jakąś podwyżkę. W chuj mu w dupa nie podwyżka. Zaś te głupie święta. Jak ja ich nienawidzę. Idę się strzemnąć. Arnoldo. Ty łysa kurwa. Ja bym cię poduszką udusił teraz. Stawaj, kurwa. Te, co jest? Co ty tu robisz? Kim ty jesteś? Witaj, Arnoldo, cześć. O, cześć! Gdzie masz Gargamela? Pita, Arnoldo, ty łysy śmieci, posłuchaj mnie teraz. O, ty brodaty kasztanie! Całe życie jebałeś mnie w dupę. Nie, serio, tylko w cudzysłowie. Jestem twoim starym pracownikiem, Arnoldo. Sorry, ale nie toleruję niebieskich, to wątpię. Kurwo, rasisto. Przedem cię ostrzec. To jak ty nienawidzisz całe serce? Zamknij pis! Przedem cię ostrzec, rozumiesz? Ostrzec? Tak. Przed czym? Przed tym, że jesteś jeżeli nie zmienisz swojego podejścia, to się będzie za późno, Arnold. To za późno będzie, rozumiesz? Mam mało czasu. Dzisiaj przyjdzie do ciebie trzech moich ziomków. Ty masz ziomków? Przecież spojrz na siebie, ty wyglądasz jak jakiś... Żeby się nie zdziwiał. Wesołych świąt, ty łysa kur... Oj, spuszczę psa, tylko wyjdź! Spuszczę to ja się w twoją matkę z... Nie, ja to muszę sobie chyba kawkę zrobić. Co ty robisz w mojej lodówce? Ja cię znam. Rude dziecko, u mnie w domu marzenie, co ty tu robisz? Czemu mi wyżarłeś całą lodówkę, ty kurw? Zostawiłem freon. Co to freon? Gaz lodówce, który powoduje, że umrzesz, stary dziadzie. O, to Zeus. O! Zeus podpowiedział. Ej, słyszałem, że macie freon. To jest ten koniowalący Kubuś Puchatek? No przestań, nie podniecaj mnie. Dam ci freon. Przybyłem tutaj, by pokazać tobie twoją mroczną teraźniejszość. Teraźniejszość! No ale teraźniejszość, czyli stoję tu, to co ty chcesz mi pokazać? Czekaj. Piorun. Dodasz mi pioruna w postprodukcji? A dobrze. Jestem zawałowcem, nie wiem co mi zaraz pierwsze stanie. A wiesz co, nie tylko tobie, ja Viagrę brałem. Chcesz się przespać? Mam dobry namiot w spodnia. Cię mogę z... Chodź, zabiorę cię! A gdzie, gdzie? Do namiotu! Czekajcie, cięcie. Charakteryzacja, puder! Weź puder, ty! Puder. Tego. Nic nie zrobimy, dalej jest rudą, grubą kur... Dobra, dzięki bardzo, możesz wypytać. Słuchaj, czekaj, wymusuję ci barki, dobra? Proszę, teraz musisz go zabrać do teraźniejszości, powiedzieć mu, że bardzo jest zjebany. Jak się nie zmieni, to jest led, rozumiesz? Dobra, super, grzeczny chłopiec, dobra. Powodzenia. Akcja! Czekaj, kamera jeszcze, kamera. A, sorry. Kamera? Kamera. A, super. Akcja! To co, ruchamy się już teraz? Zaraz. Cięcie! Arnoldo to nie jest... Ja go znam. No, to chuj. Ja go znam. No jak nie? A poczekaj, jak było w skrypcie? Nie pamiętam skryptu, pomocy! Nie. Jak było w skrypcie? On teraz się prowadzi... Jego znać? Teraz... O, tak. Teraz on cię prowadzi teraźniejszości, on ci pokazuje teraźniejszość, jak bardzo zjebałeś wszystko i ty musisz zmieniać respektu i w ogóle zmienić swoje podejście, bo inaczej będzie źle, tak zaraz, no. Zabieram cię do teraźniejszości! Nie ty, to Rudy ma cię zabrać. A, no przepraszam. Idziemy do teraźniejszości, pokażę ci teraz, co zjebałeś w tym roku. Dobra, pokaż mi, o tak! Ja go znam? Tak, ja go znam? Ja go znam? Tak, bo wy się w domu poznajecie u siebie. A ja go znam? Ale fajnie się dzieci podglądają. Ojoj, obserwuję dzieci, ciekawe co może się stać. Ale ty masz krzywy ryj, ja pierdolę, że rudy jesteś, to już w ogóle. Dobra, rudy, pokazuj mi, co masz mi pokazać. Dlaczego ja mówię jak ty? Dlaczego on mówi jak ja? Co ja tu robię? Czemu ja jestem tutaj? Pokazuję ci...
to, co się dzieje teraz. Jestem takim chujowym duchem, nie potrafię przeszłości, przeszłości. Teraz ci pokażę, patrz za okno. A to nie tu, przecież to jest tutaj, jebany debilu. A, faktycznie, ale tam są dzieci. A, co? Proszę. Zobacz te biedne dzieci, tego czerwonego skór, widzisz tego? O, już patrzę. Cześć, dobra, zerkam. Lepiej, dobra. Klipa powinniśmy zrobić. A scena pierwsza, ujęcie drugie, teraz. Dzieci, w tym roku nie przyjdzie do nas Arnoldo, niestety powiedział, że nic z tego w tym roku ze świąt, więc zostaliśmy sami. Także życzę wam wesołych świąt i mam nadzieję, że kolejny rok będzie lepszy niż ten. Dlaczego mi się Discord wyciszył? Jadrę p***** tutaj! Chciałem powiedzieć, co to jest! Co, czajnik? A w środku? Herbata. A może być kawa? Nie. No to chuj! Masz ADHD. Piłem to! Święta! A przepraszam! Masz spermę dziada! Dzieci, wesołych świąt życzę wam w tym roku i przepraszam, że nie będę w tym roku bez prezentów, no nie wiem. No wiem, że stary dziad, nie umieram! Ty, ale to nie jest pierwsze dziecko, które płacze przeze mnie! To tym razem nie cierpi! Co? Ja go znam! O nie! Czemu te dzieci płaczą? Ale ty nie musisz być tak specjalnie taki dobry się zmieniać, tylko po prostu tak wiesz, na, po swojemu, a nie... Czemu nie, te kurwy czemu... płaczą? Wychodzę, kur... Czemu mój pracownik ich tak manipuluje strasznie? Przecież dobrze wiesz, że nie istnieje Mikołaj. No, bo one oglądają pokój wytrzeźwie. Mają autyzm. Ja wiem. Poczekaj! Oglądanie tego cyfru to jest ewidentny powód do bycia gnębionym w szkoleniu. Płaczę bardzo! Dla powiem dlaczego, że nie jest kurwa. Z tobą kurwa rozmawiam! Przepraszam. Czemu ja tu jestem i czemu one płaczą i co ja mam z tym wspólnego? Wyrządziłeś im krzywdę i tym razem nie fizycznie. Jak? Nie dotknął? A właśnie no. Pierwszy. 1-0. Postykajmy się teraz penisami. Dlaczego? To moja wina. Dlaczego? Ja im powiedziałem prawdę. Zamknij pis. Dlaczego im powiedziałeś, że nie ma Mikołaja? Co ty, Daru, dostałeś halo? Odbiór, ziemia do Rudego, bo Mikołaj nie istnieje! To prawda, jest w sumie... Okay. Patrzcie, jaki ja mam pow i weźcie się nie śmiejcie. Proszę. Myślisz, że ten skurwiel, jakbym mu dał podwyżkę, to on by tym dzieciom kupił prezenty? Ty serio w to wierzysz? No, powinieneś ty tym dzieciom kupić prezenty. A czemu ja? No bo on by wszystko wydał na dziwki koks. Wybieraj! To jest retrospekt! Ale przecież... No mów, no! Wyciśnij mi pryszcze, no! Byś kupił im prezenty i dostaliby swoje wymarzone. Dobrze, może od początku, bo nie słuchałem. Od nowa cały. Patrz, dzieci! Udusiłem się, już koniec. Nie, nie muszę. Ała, co się stało? Czemu mnie dupa boli? I czemu mi się to podoba? Ja mam halucynacje jakieś. Ja, gdzie jest kurwa lina? Od... Nie, ja muszę skończyć ze sobą. Oj, ale się myje, ale woda leci. Ojoj, ale fajnie, gdzie moja kaczuszka? Tutaj złap. No, co ty tu robisz? Złap kaczuszkę, dziadku, złap kaczuszkę. O, a mogę ciebie złapać? No, ja a ty już i ze spodni nie masz. Nie, ja wiem jak to działa, wisie. O tak, je, o tak. Poczekaj, co ty tu robisz? Chodź ze mną, chodź. Ty masz masywne jaja. Nie wiem, czy słyszałeś dzisiaj takiego niebieskiego zjebka. Jestem jego ziomkiem i dzisiaj pokażę ci to, jak żyłeś i jak spędzałeś święta. Ty łysy skór, ale masz... Ale poczekaj, mam tak. Poczekaj, zanim coś tam twoje ten, to dawno mi nikt na pleta nie był. Pomożesz? Zapnij za rękę. A co za fiuta, patrz. O, gdzie ty mnie zabrałeś? Ale tu fajne palmy są. To twoja przeszłość, Arnoldo. Ale fajne, ja byłem tutaj? To jest Wigilia. To ja byłem palmą? Nie, obróć się, kurwa. A, poczekaj, no. To jest, Arnoldo, Wietnam. Nie chcę wyjść, nie chcę wyjść, o, lecie. No i co teraz?
Ty mi powiedz, kur... O, pamiętam te czasy, srałem tutaj. Papier mi się skończył. W Wietnamie? Stary, wiesz jak fajnie było? Ja nie wierzę w święta jakieś. Weź, to jakieś pogańskie święto, co ty gadasz? Posłuchaj mnie, stara kur... Wszyscy twoi koledzy z oddziału zginęli. A ty zostałeś sam. I srałeś po prostu? A co miałem robić? Pomóc kolegom? A na to w sumie nie wpadłem. Od najmłodszych lat, chociaż tam już w tym kilu wyglądałeś na 120 lat. Byłeś kurwą. No i co? No i w sumie ci nie pomogę, no co ci mogę powiedzieć? Pokaż mi to. Budzisz się, krzycz. A? A co jest? Gdzie jest Kubuś Puchatek? Ojeju, jak dobrze mi w tym jacuzzi, jak dobrze tej kurwie nie dałem tych pieniędzy, ze jacuzzi kupiłem. O jak super, o jak wygodnie, o jak cieplutko, o jak super, o jebać dzień. Co, ej, co ty tu robisz? Ja tu nasikałem do tego jacuzzi, na pewno chcesz tu siedzieć? Zginiesz, kur... miały mates, ty też będziesz. Co ty tu robisz? Chciałem pokazać ci twoją przyszłość. A może ja nie chcę widzieć? Wiesz, co to jest efekt motyla? Futajmuję. Ja was dam. O, Stefan! Zapraszam do środka! Stefa. Dobra, idę, czekaj, bo... Gdzie o, są o i tu, o, dobrze, tutaj, dobrze. teraz, do przodu, o, tylko się nie spierdol. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Schodzę. Schodź, dobrze jest! Tanecznym krokiem, kurde! Ale ty masz miód w uszach, ja pierdolę, człowieku! No później, zostaw! Łapię cię za fiuta, Nie, no, ale weź normalnie, no weź to się, no. Skup się, człowieku. Okej, a teraz... Jebany profesjonalista! Nie pracuję z amatorami. To jest odcinek świąteczny, to ma być tip-top zrobiony. Co my tu robimy? Poczekaj, bo ja chyba za dużo razy mówiłem, co my tu robimy. No. To ty zacznij teraz. Co my tu, kurwa, robimy? Już ci pokazuję! O, ty stary pojebie! Tańcz mi! Tak jest! Tańcz! O, tak! O, jakie zajebioło! Tak, idziemy malować dalej! Wyobraź sobie, że ci Ledrina całe 7 lat. Ale ja mam 17 lat! Ja pierdolę! Ściągaj te ubrania, ściągaj! O, tajemnicze wyszły! Tak jest! Dawaj, maleńka, lecisz, ogień! O, moje se... Tańczymy, nie umieramy! Poczekaj, striptease club jest otwarty w święta? To tu przyjdę za rok. Za rok tu właśnie zaćpiesz i zginiesz, pół. A jak... O nie! A jak mogę to naprawić? Ja wiem, po prostu tu nie przyjdę. Ograłem cię, ty suko, ograłem cię! I co teraz? Bang, z szmatą! Poprawki do scenariusza wprowadziłem. O Jezus Maria! Co się stało? Zrozumiałem swój błąd! Muszę iść naprawić święta! Przepraszam was. Co się stało? Dzieci, spokojnie, czemu patrzycie? Dzieci, uspokójcie się! Jeszcze pytasz, ty śmieszny. Czemu patrz? Ale co się... A jak czemu nie wyzywasz? Zniszczyłeś dzieciom święta. Jak wam zniszczyłem święta? O co wam chodzi? Co rodzice wam prezentów nie kupili? To jest dom dziecka, idioto. A no tak! Ha! Zapomniałem, że nie macie rodziców, wy kurwy. Daj stópkę, proszę! Mort chciałby pomacać, nie? Mort, co najwyżej mogę ci liścia! Proszę, do końca, ty kur... Przez te kilka godzin nic nie zrozumiałeś. O chuj ci chodzi! Przyszedłeś tylko nas spowyzywać i nic nie zrozumiałeś. Fajnie byłoby dzieciom dać prezent? A poczekaj, no w sumie masz rację. Czekaj, zaraz butelkę spermy przyniosę. Co? Znowu jadę sam, nie ma nikogo. Ty to nie będziesz, bo jesteś dorosły. Uspokój się, człowieku, jak ci nie pasuje, to sobie nową robotę znajdź. No dobra, to trzymaj wypowiedzenie, trzymaj ci dzieci. Nie, poczekaj, żartowałem, nie ma nikogo na ciebie, poczekaj! Serio? Myślałem, że ta kurwa się nawróci, a tutaj nic? Zero refleksji? I to tak ma się skończyć? Nikomu nie będzie pomagał ani nic? Co za debil tu wymyślił? Po co to było? Tyle czasu zmarnowane tylko po to, żeby wyszło na to samo? Halo, Nie uciszaj mnie! Halo! Halo! Widzowie, życzymy wesołych świąt, wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt i żebyście nie byli takimi chujami jak ten tutaj łysy stary skur... Dokładnie tak, nie bądźcie jak ja i obyście się w tym roku nie udławili opłatkiem. Ani spermą z butelki. Wszystkiego najlepszego, mały skur... Wesołych świąt, widzowie! Wesołych świąt, trzymajcie się. Wesołych... Mord pytał do Nita! Ja muszę pogadać z prawnikiem. Co to kurwa napisał?
A ja go znam. Jesteśmy szybciej na mapie. Wy się poznaliście w domu już jego, tylko teraz on ci pokazuje, ale jak ja wygląda teraźniejszość. Ale ja nie pamiętam. Dobra, na tym skończmy, git. Nie no, poczekaj, poczekaj. To już koniec, to było fajnie skończyć na tym. A bo dobra, to skończmy na dzieci, spierdalaj. Damy, damy. Dzieci, my płaczemy, rozumiecie? My płaczemy teraz, bo też mieć starych do mnie, do pieniędzy, ani prezentów. Mord płacze, rozumiesz? Płacz, śmieciu. Ty, co ty ich namawiasz? Czemu mu tak głupio mówisz? A ty czemu płaczesz? Ty jesteś dorosły. Ty płaczesz? Beczesz? Uspokój się! Kurwa! Beczysz, dorosły jesteś! Ty! Topki! Mord, uspokój się, bo więcej nie będę udawał twojego ojca w nocy. Przepraszam. I mamy tu grzecznie, a ja wypierdalam w melon. A nie możesz wejść spokojnie, powiedzieć tam cześć, co u was coś takiej dopiero pod nas wyzywać? Cześć, misie, co dalej? Ale to zróbmy tak, że przeszłość na przykład on, że wiesz, Wietnam, ale że spodziewamy się, nie wiem, że on będzie jakimś, wiesz, jakimś super wojownikiem, tak dalej, on będzie na przykład dalej ruchać się tylko w Wietnamie. Ale to było śmieszne w mojej głowie. Nie, cały taki pełny słoik litrowy spermy. Ile byś musiał, ile byś chciał, żeby to zrobić? Dopłacę 20 zł za możliwość. A moje mi flecki, proszę. O tak, o ramiona mi wymasuj, Zamknij mord. To ciemno. A jak masz mieć w Wietnamie różowo? Ten chłop myślał, że na Disneyland idziemy.